Schematy w relacjach. Doświadczenia z dzieciństwa wykształciły pewne schematy i wzorce, które mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się relacji międzyludzkich w przyszłości. Często powielane są one nieświadomie i prowadzą do konfliktów czy trudności w relacjach. Istnieje jednak sposób na to, aby je zidentyfikować i przerwać negatywny cykl. Nazywam się Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a w tym filmie opowiem o tym, jak schematy według Younga mogą wpłynąć na Twój związek. Poprzez schemat opuszczenia i niestabilności więzi osoba może być nieufna wobec drugiej strony, jednocześnie zakładając, że związek się rozpadnie. Wówczas mogą pojawiać się trudności z zaufaniem i obawy przed zdradą. Dodatkowo charakterystyczne jest unikanie bliskości emocjonalnej, aby uchronić się przed potencjalnym opuszczeniem. Innym schematem, który może wpływać na relacje, jest schemat nieufności i skrzywdzenia. Być może jesteś podejrzliwy wobec partnera i oczekujesz, że zostaniesz wykorzystany. Masz trudności z zaufaniem i wciąż podejrzewasz, że ta druga połówka ma ukryte zamiary. Ten schemat blokuje również otwartość na intymność w stosunku do drugiej osoby. Deprywacja emocjonalna. W przypadku tego schematu możesz mieć problem z uwierzeniem, że partner jest w stanie zaspokoić Twoje emocjonalne potrzeby. Możesz też czuć się niedoceniony lub niezrozumiany w związku. Jednocześnie schemat ten powoduje trudności w sferze wyrażania swoich emocji i potrzeb w stosunku do drugiej osoby. Niskie poczucie wartości i poczucie wstydu mogą również wpływać na relacje. Możesz odczuwać, że jesteś wadliwy i oczekiwać odrzucenia. Możesz unikać konfrontacji i nie wyrażać swoich potrzeb. Ponadto możesz być nadmiernie wrażliwy na krytykę i trudno Ci przyjmować również te pozytywne opinie partnera. Istnieje także schemat izolacji społecznej i wyobcowania, który sprawia, że czujesz się niepasujący do związku i społeczności partnera. Możesz unikać interakcji społecznych, co utrudnia budowanie i utrzymywanie bliskich relacji. Zależność to sytuacja, w której możesz polegać na partnerze w nadmiernym stopniu, a bez niego możesz czuć się wręcz bezradny. Ten schemat przejawia się również w trudnościach w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu codziennych obowiązków. Zazwyczaj takie osoby mają również niskie poczucie własnej wartości, pewności siebie i obawiają się samodzielnego działania. Kiedy jesteś podatny na zranienie, możesz niepokoić się o zdrowie i bezpieczeństwo partnera oraz przejmować się możliwością utraty relacji. Wówczas możesz mieć skłonność do nadmiernego zamartwiania się i kontrolowania, co może powodować napięcie w związku. W przypadku uwikłania emocjonalnego możesz zagubić swoją tożsamość i cele na rzecz związku, oddając się całkowicie dla dobra partnera. Trudno jest wówczas określić własne potrzeby i pragnienia. Dodatkowo, poza związkiem możesz odczuwać pustkę i brak celu. Schemat porażki charakteryzuje się unikaniem podejmowanego wysiłku w związku ze względu na głębokie przekonanie o niepowodzeniu. W takiej sytuacji partner może mieć trudności w odnoszeniu sukcesów oraz czerpaniu satysfakcji z własnych osiągnięć. Często taka osoba nie będzie również chętna na próbowanie nowych rzeczy. Roszczeniowość, wielkościowość. Kiedy jesteś w związku z osobą, która przejawia ten schemat, to możesz spotykać się z brakiem empatii czy działaniami ukierunkowanymi na rywalizację i dominację. Partner będzie potrzebował poczucia kontroli i władzy, przez co może naruszać Twoje granice. Możliwe, że będzie oczekiwał od Ciebie pewnych przywilejów lub zachowań, które nie będą miały na względzie Twojej wartości czy potrzeby. Niedostateczna samokontrola lub samodyscyplina. Temu schematowi towarzyszą wyzwania związane z regulacją emocji i impulsów, unikaniem konfrontacji w relacji oraz trudnościami w znalezieniu kompromisu. W takich sytuacjach partner może nie radzić sobie z frustracją i napotykać trudności w dynamicznym funkcjonowaniu związku. Podporządkowanie się polega na poświęcaniu własnych potrzeb dla dobra drugiej osoby. Często taki partner nie wyraża swoich pragnień, co znacznie utrudnia komunikację. Dodatkowo brak asertywności prowadzi do ukrytej frustracji i wściekłości, które wynikają z ignorowania własnych potrzeb. Samopoświęcenie oznacza nieustanne poświęcanie się dla innych, niezależnie od konsekwencji dla samego siebie. Często pojawia się poczucie winy, kiedy próbujesz zaspokoić własne potrzeby, albo frustracja, kiedy Twoje poświęcenie nie zostało docenione. Wówczas możesz mieć problem z stawianiem granic, co znacznie wpływa na atmosferę w relacji. Osoba poszukująca akceptacji lub uznania stawia potrzeby innych ponad swoimi własnymi. Ma to na celu zdobycie aprobaty i uznania partnera. Nadmierne pragnienie akceptacji społecznej oraz ciągłego potwierdzania może w pewnym momencie zrodzić wiele frustracji w związku. Dodatkowo taki partner będzie miał problem z satysfakcją z własnych osiągnięć, które nie mają uznania wśród innych. Pesymizm. Ten schemat charakteryzuje się skupieniem uwagi na negatywnych aspektach związku oraz ciągłym przewidywaniu niepowodzeń. Partner z tendencją do pesymizmu może mieć trudności z radością i cieszeniem się z pozytywnych momentów oraz optymistycznych perspektyw na przyszłość. Dodatkowo możesz zauważyć, że partner często odczuwa niepokój, stale się zamartwia. Zahamowanie emocjonalne. Osoba kierująca się tym schematem skłonna jest do nadmiernego kontrolowania własnych emocji. Raczej stroni od ich otwartego wyrażania w związku. Taki partner może unikać konfliktów, nie wyrażać złości, smutku, ale też radości.
Często wydaje się zdystansowany, racjonalny, co prowadzi do trudności w nawiązywaniu głębokich emocjonalnych połączeń. Nadmierne wymagania. W przypadku tego schematu możesz stawiać sobie zbyt wysokie standardy i być nadmiernie krytycznym zarówno wobec siebie, jak i twojego partnera. Wówczas będziesz często borykał się z trudnościami dotyczącymi akceptacji błędów i niedoskonałości. Ciężko jest zbudować związek z perfekcjonistą, który nie potrafi czerpać mądrości na przyszłość z popełnianych błędów. Bezwzględna surowość. To schemat, w którym partner przejawia wyraźną tendencję do bycia agresywnym, nietolerancyjnym i skłonnym do wydawania surowych wyroków. Charakteryzuje ją brak zdolności do wybaczania błędów oraz brak empatii wobec innych ludzi. Partner z tym schematem często traktuje innych z niezwykłą surowością, nie wykazując zrozumienia czy współczucia. Takie działania mogą doprowadzić do stworzenia toksycznej atmosfery w związku. Zastanów się nad tym, czy któreś z zachowań odzwierciedlają Twoje doświadczenia i emocje w związku. Warto również pomyśleć nad tym, czy reakcje na dane sytuacje są adekwatne do niej, czy może są umotywowane wcześniejszymi doświadczeniami. Po ich zidentyfikowaniu łatwiej będzie Ci nad nimi pracować i stworzyć zdrową relację. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat roli schematu w związku, zapraszam Cię do pozostawienia komentarzy pod tym filmem. Możesz też zasubskrybować ten kanał, aby otrzymać więcej wartościowych treści na temat zdrowia psychicznego.